tym filmie pokażę, jak podłączyć i jak działa sterownik do bram systemu automatyki domowej FOX. Zapraszam do oglądania. Sterownik przeznaczony jest do integracji z dowolną automatyką napędu bram. Do tego napędu bramy przesuwnej ze sterownikiem Elmes Electronic dodamy sterownik systemu FOX. Przyłączamy zasilanie. Napięcie zasilania waha się w granicach od 9 do 30 V prądu stałego. W tym przypadku są to 24 V. W sterowniku Elmes zacisk ZFK to plus 24 V, a COM to zacisk minus. Przyłączamy przewody do wyjścia sterującego Out 1 do zacisków 3 i 4. Z kolei w sterowniku Elmes przewody te przyłączamy do zacisku oznaczonego jako WR, czyli jest to wyłącznik sterowania bramą lokalny, a drugi przewód do zacisku COM, zacisku masowego. Aby można było określić położenie bramy w aplikacji, należy jeszcze dodatkowo zamontować i przyłączyć wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania. Wejścia IN1 i IN2, styki 7, 8, 9, 10 są wejściami napięciowymi. Wejścia te będą aktywne w przypadku, gdy pomiędzy zaciski plus i minus przyłożone zostanie napięcie. Należy więc stworzyć razem z wyłącznikami krańcowymi obwód, który zamknie się i poda napięcie na te styki. W tym celu podajemy potencjał minus, masę, na zaciski 8 i 10. Następnie, aby obwód łącznika krańcowego się zamknął, jeden przewód tego łącznika przyłączamy do zacisku 7, a drugi do zacisku plus zasilania. Podobnie postępujemy z drugim łącznikiem krańcowym. Jeden przewód do zacisku numer 9, a drugi do zacisku plus 24 V, do zacisku numer 1. I to wszystko, jeżeli chodzi o podłączenia. Następny krok to dodanie sterownika bramy
do aplikacji Fox. Szczegółowe poradniki na temat systemu Fox znajdziecie na kanale F&F. Linki w opisie pod filmem. Moduł bramy dodawany jest do aplikacji Fox i następuje jego personalizacja, czyli nadawane są hasła dostępu do urządzenia oraz konfigurowane jest połączenie z domową siecią Wi-Fi oraz zdalny dostęp do urządzenia za pośrednictwem chmury F&F. Sterownik jest dwukanałowy, ale my skorzystamy tylko z jednego wejścia. Po dodaniu modułu do folderu, czyli do określonego pomieszczenia i wyjściu z trybu edycji, możemy od razu sterować napędem bramy za pomocą aplikacji. Gdy dłużej przytrzymamy palec na ikonie, wchodzimy w ekran szczegółowy. W ustawieniach możemy zmienić nazwę na własną. W zaawansowanych możemy wybrać, czy będzie to brama, czy furtka, a także skonfigurować wejścia, czyli wyłączniki krańcowe. Czujniki otwarcia i zamknięcia, czyli krańcowe, nie są niezbędne do pracy napędu, ale gdy nie będziemy mieli ich zainstalowanych, nie będziemy wiedzieć, jaka jest pozycja bramy. Wyłączniki krańcowe bramy wyłączają napęd w położeniu zamknięta oraz w położeniu otwarta. A dodatkowe czujniki otwarcia i zamknięcia przyłączone do sterownika Fox sygnalizują ten stan aplikacji. Sterowanie napędem bramy, które dotychczas było realizowane za pomocą pilota oraz łącznika lokalnego, zostało w ten sposób wzbogacone o dodatkowe sterowanie za pomocą aplikacji w smartfonie. System Fox to prosty w instalacji system automatyki domowej Wi-Fi Bluetooth. Sterownik bramy jest jednym z jego elementów. Dziękuję za uwagę.